Dzień dobry, witam wszystkie panie dziergające. Ja dzisiaj, tak jak zapowiadałam, jestem na targach Przędzy, Pitti Immagine Filati we Florencji. Za mną jest Forteca da Basso, gdzie na ogół te wydarzenia się odbywają. Zaraz wchodzę, kupuję bilet i potem wam pokażę wszystko, co tam jest ciekawego do pokazania. Zapraszam, chodźcie ze mną. Zimno jest dosyć bardzo. Wszyscy się dziwią, jak ja mówię, że w Toskanii można zmarznąć, naprawdę. Z nosa mi cieknie i jestem przemarznięta, bo musiałam chwilę poczekać na wejściu, ale już wchodzę po biletki i zaraz zaczynam rozrywkę. Niby impreza wróciła już do przedcovidowych warunków, ale zobaczcie, katalog coraz cieńszy. Kiedyś to była taka książka, powiedzmy, 3-4 centymetry grubości. Niestety, żyćko. A tak się prezentuje już po wejściu. Dzisiaj, jak widać, rozmawiamy na temat czasu. I czas upływa. Zobaczcie, jak jest liczony w różnych konfiguracjach. Za chwilę zobaczymy wejście główne, tam do tego pawilonu brązowego. Kiedyś to jest główny pawilon, natomiast kiedyś było tych pawilonów dwa. To i właśnie tam gdzieś po prawej stronie widać drugi. Niestety w tym momencie już został tylko jeden. A tu już wchodzimy na pierwszą alejkę. Tak się to wszystko prezentuje. Na stoiskach wystawcy już na posterunku, mimo że od otwarcia minęło dosłownie kilka minut. Tu jest zawsze pełno takich designerskich rzeczy. Tutaj na przykład torby, nie? Sesja, manufacturę. Druga torba, nie? Fajne. I mamy tutaj kolejne stoiska. Tu mamy różnego rodzaju bawełny i słuchajcie, tak jak jest szpulka i potem do tego jest odrobiony kawałek materiału. Każda z tych rodzajów bawełny jest zupełnie inna w chwycie. Są delikatniejsze, są bardziej wyczesane, bardziej zimne w dotyku, takie chłodne i surowe i liniowe dosłownie. Widać, jak ta nitka wygląda. Potem są takie, o, takie troszeczkę milsze, właśnie takie bardziej wyczesane, mięsiste. I jeszcze bardziej. Bardzo przyjemne w dotyku. Dzisiaj tutaj na przykład, o, tu jeszcze jest, nie wiem, co to jest, poliamid. Z poliamidem pół na pół, tak? To od razu jest, od razu jest trochę bardziej elastyczne. Tam z tyłu są mieszanki z kaszmirem i z lnem. Zobaczcie, tutaj jest z lnem i jedwabiem. Piękna przędza. Bardzo miła i chłodna w dotyku.
A tutaj zobaczcie, 85 egipska bawełna i kaszmir. Nie jest to czarny kolor, to jest granatowy. Piękna, naprawdę piękna w dotyku, przemiła przędza. Jak widziałyście, tutaj farbowane naturalnie, ziołami. Także zobaczcie, jakie przepiękne kolory z tego wychodzą. Tutaj sobie obejrzę. Zaraz wam pokażę, co z tyłu tak dziwnie hałasuje. To na koniec zostawię, jak już obejrzę wszystkie tutaj. O. To są wszystko na maszynach dziewiarskich, przemysłowych, zrobione takie próbki. Zobaczcie, takie olbrzymie. I słuchajcie, taki wzorek wymaga czterokrotnego przejechania maszyny w tej i z powrotem, w tej i z powrotem, żeby taki wzorek wyszedł. Także jeżeli macie swetry maszynowo wykonane za jakieś małe pieniądze, to one są na pewno poniżej kosztów wykonane, sprzedawane. A tu z konopi, zobaczcie. Idę powolutku, bo nie lubię właśnie jak zawsze na jakichkolwiek relacjach. Po prostu przelatuję kamerą i się obraz rozmywa i nic nie można zobaczyć. Dlatego ja wolę powolutku i wtedy widać więcej szczegółów. To jest piękny różowy kolor i zobaczcie, też przepiękna nitka. A widzicie, na grubości maszyny numer 7. I takie ładne rzeczy wychodzą. Tutaj na grubości maszyny numer 5. Jak się liczy grubość maszyny? Grubość maszyny jest, liczy się w ten sposób, bo tutaj o, widzicie, finezza, czyli grubość, rozstaw igieł na maszynie. Ile mieści się igieł w jednym calu? Tak? To są wtedy... Tak się wylicza grubość maszyny. Grubość procesu produkcyjnego na maszynie dziewiarskiej. Zobaczcie, jak fantastycznie wykorzystany warkoczyk. I zobaczcie, jaki fajny efekt z tego jest potem. Kto lubi z błyskotkami, proszę. Nie wiem, czy tu widać. Widać, że to są błyskotki. O, taka sznureczkowa przędza. Ostatnio miałam coś takiego właśnie w takim jasnym kolorze. Dziewczyny wzięły. O, i tutaj taki przepiękna bawełenka w kolorze żółtym. Zobaczcie, ile żółtego i takiego limonkowego jest w tej chwili. No i ostatnie w niebieskich odcieniach. Taki bukle. Zawsze chciałam mieć bukle z tego, z bawełny. Bo to jest bardzo ciekawe, bo to takie troszeczkę cieplejsze, a nie jest wełniane. Bo wełnianego bukle jakoś nie przepadam za tym, bo to się ciężko robi i na drutach, i na maszynie, bo tam zahacza igły. Bym chciała spróbować kiedyś bukle zrobić na, z bawełny. Piękne odcienie niebieskiego. Zobaczcie, o, i z takimi błyskotkami. Ja też takie coś miałam podobne, tylko inne oczywiście kolory. No,
tutaj same nowości są. To są specjalnie wykonywane różne przędze na targi, żeby pokazać po prostu, co fabryka potrafi zrobić. To jest bardzo fajna firma, bo to jest New Mill. Ona bardzo, bardzo ładne przędze robi. Drogie, ale naprawdę bardzo ładne. Widzicie takie sznureczki, kurcze, obwiązywane dookoła, czyli rdzeń plus czymś sztucznym obciągnięte, tak obwiązane. Bardzo ładnie to wygląda. Dobra, i teraz Wam pokażę, co tu tak dziwnie hałasuje. Zobaczcie, flipper. Zobaczcie, jakie inspirujące kiece. Niekoniecznie takim wzorkiem, ale można się zainspirować, prawda? Widzicie, już któryś kolejny raz się natykam na ten kolorek. To jest taka szałwia, bardzo fajny kolor. I jaśniejsze, i ciemniejsze, także no. Perłowo-szary widzę też. Takie kolory ziemi też tam, tutaj gdzieś, o te. Bardzo fajne. Też tutaj bardzo fajna firma, bardzo drogie przędze mają i naprawdę bardzo dobre jakościowo. I też wszystko w różnych odcieniach zieleni, a nie na wszystkich właśnie tych próbkach wygląda. To jest wszystko w odcieniach zieleni. Nie, to nie jest żółty, to był jasnozielony, taki szałwiowy właśnie. No nikt by się nie domyślił. Nie, to właśnie wszystko jasnozielone. No, takie światło było. W każdym słupku jest przynajmniej jeden zielony. Specjalnie dłużej daję to zdjęcie, zastopujcie, bo zobaczcie, jaka fajna kieca. Do inspiracji. Znakami zodiaku. Jakie fajne. Dobra, to idziemy dalej i znowu zielony. Także słuchajcie, zielony w przyszłym sezonie, na przyszłe lato, nie na to, co teraz będzie, tylko na przyszłe lato, obowiązek. Zobaczcie, jakie fajne odcienie. No
Iw, oczywiście wszystkie książki o dzierganiu. Zobaczcie, same skarby. Tego nie kupiłam, a powinnam była, bo jeszcze nie mam. Także błąd. Trzeba wrócić w miejsca, gdzie można takie coś kupić. A to mam. To też, bo wiem, że będę używać. Tych nie będę brała, bo i tak wiem, że to nie moja bajka, ale doceniam zawsze kunszt wykonania. Zobaczcie, jest jeszcze katalog Pantona. To jest wydawane bardzo elegancko, bardzo fajnie i kosztuje jakieś straszne pieniądze. Ale są tam wszystkie kolory możliwe, które można sobie wyobrazić. Z tyłu się promują zakłady dziewiarskie, także na chwilę muszę przestać filmować, bo oni nie lubią, żeby im filmować te rzeczy. A tu jest stanowisko do pobierania próbek. Jak widzicie, tutaj ludzie sobie odwijają po odrobince. Takich o, na przykład pięknych przędz. Widzicie? Tutaj obok osoba, o widzicie, sobie nawija na palce. Tym razem wszystko pokazane na grzybkach. Zobaczcie, jakie one są śmieszne. Potem doczytałam, że to ma imitować kamienie. Na każdym jest podpis oczywiście, jaka to fabryka wykonała. Słuchajcie, zielone i szałwiowe idą na lato, a? Zobaczcie, ile zielonego. A jaka psychedeliczna podłoga, taki dywanik. Podobają mi się te ściegi fakturowe takie. Zobaczcie. Bardzo fajne. No i jakby nie było, dziury nadal rządzą. Tego to muszę aż dotknąć. Ciekawe, co to jest. A, ale bardzo fajnie zrobione. Z kokonków takich, nie? Takich z wyjątek cieniowanych by można było zrobić. Bardzo inspirujące rzeczy są. O, tutaj nie wiem, czy widać, jest z cekinami. Widać, o. Widzicie takie cieniowane przędze? Od ciemnego, jasny i potem inny odcień. Bardzo fajne rzeczy. Czekajcie, w ten sposób. No, w ten sposób.
sposób. Takie maziaje wyrabiane to były lata 80. Nie wiem, czy pamiętacie. Lurex też, nie? Błyskotka. Cały czas jesteśmy w tych klimatach. O, a tutaj aż pajety, zobaczcie, jakie olbrzymie i strasy. Wraz z imprezą Pitti Filati odbywa się również Vintage Selection. Na ogół w innej sali, ale dzisiaj mamy akurat tutaj. I tam są, słuchajcie, takie tam są, jakie tam są ciuchy, dodatki. To jest wszystko od lat 50., 60., od kostiumów teatralnych po ciuchy, nie wiem, sprzed kilkunastu lat, markowe, Gucci, Fucci, Srucci i tak dalej. Słuchajcie, wszystko jest niesamowite, tyle tylko, że no niestety tam filmować ani fotografować nie wolno. Wracamy do Przędzy. A tu widać, że za zasłonką są kłębuszki. I lecimy dalej. Też dla inspiracji. A to są szydełkowe dzieła. Zainspirowało mnie to po środku. Bardzo fajne. Te na manekinach niesamowite. Powinna być specjalna kategoria – ciekawie ubrani ludzie. I znów zielone. Ta pani mi się przypadkiem załapała na innym zdjęciu i musiałam ją wykadrować. Bo ma super sweterek na sobie. Zobaczcie, nieczysto mi wyszło, no bo wykadrowana z dużego zdjęcia, ale niesamowity sweterek. Mille Fili, które zawsze porażało kolorystyką, tym razem się nie popisało, jakieś takie przygaszone. Zawsze mieli rewelacyjne pomysły, a tu co? Tu przynajmniej są wszystkie kolory białe i śmietankowe. O, i można sobie oglądać tylko wzorki, tylko fakturę dziamina. W sklepach swetra o takiej fakturze nie uświadczycie. No więc właśnie, co sobie pooglądam, to moje.
Znów ciekawa dzianinka na człowieku. Na wieszakach i znowu na człowieku. Dobra, chwilunia odpoczynku dla mnie, zasiąść na czterech literkach po łażeniu, bo już wszystko widziałam, wszystko obejrzałam, część dużą już dla Was sfotografowałam i no właśnie zaczyna mi padać telefon, no bo bateryjka to już nie daje rady tak długo i takiej intensywnej pracy, także w tej chwili jestem w miejscu, gdzie można sobie doładować telefon, także doładowuję sobie swoje siedzenie i swoje nóżki, a telefon doładowuje sobie bateryjkę. Także chwila odpoczynku, ja w tym czasie sobie pooglądam moje zdobycze, ponieważ ze zdobyczy mam różne rzeczy. W Vintage też było zdobywane, także zdobyłam książki, takie, które chciałam, na które polowałam, oraz jedną, na którą nie polowałam, ale mi się spodobała, bo ma w sobie coś charakterystycznego. No i co jeszcze? I upolowałam fantastyczne spodnie, Levisy, vintage'owe, mało noszone, także przyjadą do domu, zostaną wyprane, zostaną pofarbowane niestety na inny kolor, zgadnijcie na jaki. I potem będę je z dumą nosić, bo są naprawdę fantastyczne. Poza tym co? Poza tym mam katalog kolorów, który potem Wam wbiję tutaj na filmie, ale to już jak wrócę do domu, jak będę redagować i montować film. Także wszystko po kolei obejrzycie. A ja jeszcze sobie poodpoczywam. Telefon potrzebuje jeszcze 20 minut, żeby się doładować do końca i żebym mogła wrócić do domu bezpiecznie, bo bez telefonu to tak trochę smutno, nie? Chociaż w pociągach czasami można sobie to też doładować. No i obiecywane zestawienie kolorów. Widzicie, ile zielonego jest? Niebieski też, ale najwięcej chyba było, rzucało mi się w oczy zielonego. Umęczona, ale szczęśliwa. Mam nadzieję, że Wam się podobało tak samo jak mnie. I mam nadzieję, że będę miała więcej okazji do nagrywania dla Was takich interesujących wydarzeń. Nie tylko na Pitti Filati. Czasu tylko trochę jakby brakuje, no ale to można ogarnąć. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa, pa!